Do rozpoczęcia turnieju Quay Rokietnica Open został już niespełna miesiąc. Na liście startowej mamy ponad 180 zawodników z ponad 20 krajów, wielu utytułowanych graczy. Mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, mistrzowie świata przyjadą do Rokietnicy, spróbują wygrać ten turniej, także nie zwlekajcie z zapisami, coraz mniej miejsc pozostało. No i będziecie mogli zagrać w turnieju głównym, turnieju deblowym, turnieju drugiej szansy, turnieju juniorów, a także turnieju kobiet. A my ruszamy z programem, w którym będziemy przedstawiać sylwetki najlepszych zawodników, a także ciekawostki o turnieju Quay Rokietnica Open. Na pierwszy ogień idzie legenda światowego bilarda, człowiek, który osiągnął prawie wszystko. Kilkukrotny mistrz świata, ponad 20-krotny mistrz Europy, ale nie ma tego najważniejszego, czyli zwycięstwa w Quay Rokietnica Open. Mowa oczywiście o Ralfie Sokecie. Tym razem przyjedzie już po raz drugi na Quaya. Rok temu nie udało mu się wygrać. Odpadł w ćwierćfinale po meczu z Albinem Ouchanem. Droga do tej rundy nie była także usłana różami. Wiele ciężkich meczów z ambitnymi Polakami, przede wszystkim zakończonych dopiero w decydujących partiach przy 9-8. Na przykład z Sebastianem Szymkowskim Ralf już przegrywał chyba 8-4, no i w końcu wygrał 9-8. Także na pewno ćwierćfinał to już daleka runda, trwający ponad 2 godziny. Niesamowite odstawne, niesamowite wbicia. Wszystko mogliśmy oglądać w tym meczu. Nawet kamera nam padła już po takim czasie, no gra psychologiczna, wszystko było w tym meczu. Mecz zakończony w decydującej partii na korzyść Albina Ouchana. Piąte miejsce Ralfa Soketa i na pewno duży niedosyt, ponieważ w pierwszym podejściu nie udało mu się spełnić swoich marzeń. Być może mu się uda to tym razem. Wraca z nowymi nadziejami, z nową motywacją i miejmy nadzieję, że pokaże kawał dobrego bilarda, bo potrafi to robić i niech robi to jak najlepiej właśnie na Quay Rokietnica Open. A teraz zobaczcie, co sam Ralf Soket miał do powiedzenia o naszym turnieju. Well, last year I played in Rokietnica. It was a very nice tournament. I was very surprised how smooth everything went there. Radek and his wife and the whole staff did a great job and I can only say come and help promote the tournament, try to play there. It's a very, very nice tournament. They really try hard to do all the best for the players there. And yeah, I hope you can all come there. For myself, I'm not 100% sure yet if I can make it, but I would say 90% I'll be there. Okay. I pozdrawiam